Witajcie kochani, dzisiaj jest dzień siódmy programu. Lekcja siódma brzmi następująco. Wszystkie myśli, jakie kierują w stronę innych ludzi, kierują do samego siebie. Bardzo łatwo sobie można to zwizualizować za pomocą bumerangu. To znaczy wyobrazić sobie, że twoje myśli, wszystkie, które wysyłasz, wracają do ciebie. Autor pokazuje tutaj, jak ogromne i jak namacalne jest to, jak nasze myśli wpływają na nasze relacje, na nasze sukcesy, na nasze zdrowie, na wszystko, co jest w naszym życiu. I taka jest prawda. Wiecie pewnie, zapewne jak jest, kiedy macie z kimś życzliwą relację, jesteście dla niego życzliwi, ta druga osoba oddaje wam to z powrotem. Natomiast wyzwaniem jest być życzliwym dla kogoś, kto kiedyś nas zranił. Autor tutaj właśnie do tego zachęca i to jest dzisiaj tak jakby przebaczenia ciąg dalszy, ale bardziej oczyszczenia też swojego umysłu z tych wszystkich ran, które mamy w przeszłości, z tych wszystkich myśli, które blokują nas przed szczęściem, przed tym, żeby doświadczać szczęścia. Więc tu jest to lekcja trochę powrotu do przeszłości, ale tylko w celu przypomnienia sobie i zwrócenia uwagi na relacje, które były konfliktowe dla nas i zastanowienie się, co możemy dzisiaj z tym zrobić. Oczywiście jak zawsze jest tutaj na samym początku lekcji każdego ranka jest zachęta do tego, żeby wyciszyć się na kilka minut, aby uspokoić umysł, najlepiej głębokim oddychaniem, i aby przypomnieć sobie właśnie te relacje, które są w naszym życiu teraz, które były wcześniej, albo jakieś wydarzenia, które miały wpływ na to, że nasze relacje są takie, a nie inne. I wprowadzić się w stan, kiedy stajemy się życzliwi dla ludzi, z którymi relacje nie do końca nam pasowały. A to dlatego, że to my kreujemy swoje życie i to my decydujemy o tym, jak wygląda nasze życie i relacje, które mamy wokół siebie. Jeśli jesteś dla kogoś życzliwy, a ten ktoś nie jest do końca dla ciebie życzliwy, to ten ktoś albo odejdzie z twojego życia, jeśli rzeczywiście będziesz pielęgnował sobie tą postawę życzliwości i naprawdę w sercu życzył dobrze temu człowiekowi, to naprawdę tak jest, że ta osoba albo zniknie z twojego życia, bo nie będzie mogła wytrzymać z czymś takim, albo sama zacznie zastanawiać się nad tym, że można inaczej. I tak jest, jeśli naprawdę wytrzymasz w tym, jeśli podejmiesz decyzję, podejmiesz się tego wyzwania, żeby spojrzeć na swoje życie i ludzi otaczających cię wokół tak, oczami świadomości, wtedy możesz naprawdę dużo osiągnąć. Kilka afirmacji, które zawsze się pojawiają. W ciągu dnia można sobie je przypominać, można sobie zapisać na kartce. Dzisiaj pragnę spokoju, więc będę nim obdarowywać innych. Jakie to jest piękne, prawda? Jeśli chcesz spokoju, to najpierw daj go innym. Jeśli chcesz życzliwości, podaruj ją innym. I to wraca, naprawdę to wraca. I na pewno spotkaliście się z czymś takim, że jak jesteście po prostu życzliwi, dobrzy i szczerzy, to to do was wraca. Naprawdę, tak jest życie. Więc dzisiaj lekcja uświadomienia sobie, że wszystkie nasze myśli, które wysyłamy w swoją stronę oraz w stronę innych ludzi, wracają do nas. Wracają do nas w postaci świata zewnętrznego, którego widzimy wokół siebie, ale też świata uczuć. Jest to tutaj tak jakby w dzisiejszej lekcji wejście ponad te uczucia i zobaczenie właśnie, jak działa ten mechanizm. Kolejna afirmacja. Dzisiaj odnajduję w swoim sercu życzliwość dla innych, i życzę im tego samego, czego życzę sobie, nawet jeśli kiedyś mnie zranili. Postępuję tak nie dlatego, że czuję się lepszy albo dlatego, że czuję się gorszy, ale ponieważ otwierając drzwi przebaczeniu, otwieram się na odnowę i tworzę dla siebie oraz innych przyszłość wolną od ograniczeń, jakie narzucały jej dawne urazy i dawny gniew. Oj, piękne słowa. To jest tak oczywiste, że nosząc w swoim sercu urazę czy gniew, blokujemy samych siebie przed doświadczaniem szczęścia. Więc jest to tak jakby sposób na to, aby oczyścić siebie z tego wszystkiego, aby sobie dać tą wolność
od noszenia w sercu uraz, które z przeszłości, które już tak naprawdę nie mają znaczenia. Co szkodzi spróbować? Naprawdę polecam. Co szkodzi spróbować? Jest to wyzwanie, bo naprawdę jest, zwłaszcza, że tyle lat żyliśmy w takim zapomnieniu i nie uświadamialiśmy sobie, jak wielki wpływ mamy na to, jak wygląda nasze życie. Tak przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, jeśli chodzi o życie takie emocjonalne i jeśli chodzi o takie głębsze życie, jak bardzo nasze myślenie jest twórcze, po prostu stwarza, nasze myślenie stwarza nasz świat. Można sobie zadawać w ciągu dnia też takie pytanie, czy w tej chwili daję coś, co sama chciałabym otrzymać? No to jest bardzo fajnie, jak dzisiaj się złapię na tym, że będę jakaś ponura albo oceniająca, albo niemiła dla kogoś, albo po prostu już będzie się we mnie gotowało i będzie coś się tliło takiego, co nie do końca jest zgodne z tym, do czego dążę tak naprawdę. Zadam sobie to pytanie, czy rzeczywiście w tym momencie daję coś, co sama chciałabym otrzymać? I tym pytaniem kończę. Możecie sobie zadać to pytanie też dla samych siebie, w ogóle wrócić do przeszłości, troszkę przeanalizować wasze relacje, jakie macie z ludźmi i zastanowić się, czy rzeczywiście dawaliście z siebie to, co sami chcielibyście otrzymać? Wydaje mi się, że warto zadawać sobie takie pytania. Ściskam was mocno, miłego dnia, buziaczki, pa pa. Powodzenia, jeśli jesteście w trakcie, albo jeśli się zastanawiacie nad tym procesem, bardzo polecam. Mocno ściskam jeszcze raz i...